Papież Urban II na synodzie w Clermont w roku 1095 obiecał, że każdy kto weźmie krzyż, i uda się do Ziemi Świętej walczyć o, o odzyskanie ziemskiej oczyzny Chrystusa, otrzyma całkowite rozgrzeszenie wyprawy rycerstwa europejskiego na Bliski Wschód nie były w żaden sposób warunkowane przyczynami ekonomicznymi, dlatego że sytuacja ekonomiczna społeczeństwa europejskiego w tym okresie się znacząco poprawiała. Papiestwo zaczyna patrzeć na konflikt chrześcijańsko-muzułmański jako na pewnego rodzaju wehikuł, na którym może wzmocnić, zbudować swój najwyższy autorytet w stosunku do władzy królów i cesarzy. Wielkie religie nawołują do pokoju i miłości bliźniego, ale bywało też tak, że nawoływały do świętych wojen. Najbardziej znanym takim przypadkiem są średniowieczne krucjaty. Czy należy je traktować jako mroczną kartę w historii kościoła i chrześcijaństwa, czy też być może w owych czasach miały one swoje uzasadnienie? Dzisiaj porozmawiamy na temat wypraw krzyżowych, a moim gościem będzie profesor Jerzy Pysiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem profesorem w Instytucie Historii Sztuki, ale historykiem. A nie historykiem sztuki na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Um, oczywiście e, krucjaty, tak jak każde przedsięwzięcie religijne i polityczne, miały swoje uzasadnienie e, ideologiczne. To oczywiście nie wpływa na to, jak dzisiaj patrzymy na to zjawisko, ale należy pamiętać, że społeczeństwa się zmieniają, świat się zmienia, historia biegnie i w związku z tym, niezależnie od dzisiejszego spojrzenia na prowadzenie wojny z pobudek religijnych, Przelewu krwi z powodu pobudek religijnych. Nie można tego oceniać dzisiejszymi kryteriami etyczno-moralnymi. W gruncie rzeczy trudno powiedzieć, co spowodowało um, ogromne, ogromny ruch który doprowadził do e, ruchu krucjatowego na przełomie XI i XII wieku. Wiemy, że co najmniej stulecie wcześniej Europa Zachodnia została og ogarnięta pewnego rodzaju wzmożeniem mm, ideowym, moralnym, i na tle odnowy ducha chrześcijańskiego w społeczeństwie zachodnioeuropejskim. I ruch kurcjatowy z całą pewnością był jednym, i to z pewnością jednym z najważniejszych, ale jednym z przejawów tego, tej odnowy, przy czym nie mówię, nie posługuje się słowem odnowa w znaczeniu afektywnym w żaden sposób, ale był, było to jednak coś, co zupełnie przewartościowało i przebudowało świat Europy Zachodniej początku ubiegłego tysiąclecia. Czy moglibyśmy sobie więcej powiedzieć o tym kontekście? W jakiej w, y, y, mamy ten XI wiek? Czemu akurat wtedy? W, na jakim etapie swojego rozwoju jest wtedy chrześcijańska Europa? Na jakim etapie rozwoju są kraje muzułmańskie? Jakie były ich wzajemne stosunki? Czy możemy tak zarysować taki kontekst tamtych czasów? Tradycyjna historiografia y, jako jeden z najważniejszych powodów, dla którego doszło do masowego przystąpienia elit zachodnioeuropejskich, bo ruch krócjatowy dotyczy przede wszystkim elit arystokratycznych i rycerskich, choć nie tylko i pewnie do tego jeszcze dojdziemy, eee, <laughs> widzi e, głód ziemi. Wśród rodzin arystokratycznych i rycerskich. To znaczy, ponieważ starsi synowie dziedziczyli większość majątków po swoich ojcach, to w związku z tym e, młodsi synowie e, zaangażowali się w ruch krucjatowy, licząc na. Że tam Tak, może... licząc na zdobycze ziem, własnych len. E, własnych posiadłości, własnych księstw terytorialnych na wschodzie. Ale to jest stereotyp, dlatego że w ruch kurcjatowy zaangażowali się też e, książęta terytorialni, którzy w ogóle nie mieli takich potrzeb. E, powiedziałbym, że najważniejszym czynnikiem jest właśnie to przewartościowanie religijno-moralne. Które dotyka elit europejskich w drugiej połowie wieku X i w całym wieku XI, to znaczy jakieś takie wzmożenie religijne, potrzeba głębszego zaangażowania się w. Chrześcijaństwo powiedziałbym, taka interioryzacja wiary chrześcijańskiej wśród elit europejskich? To przepraszam, e... jakie one były wcześniej? Bo skoro mówimy o tej, o tej przemianie, to znaczy, że musiało być coś przed i musiało być coś po, jaka była ich mentalność, zanim to się nie dokonało? E... Druga połowa wieku X i wiek XI to jest, powiedziałbym, okres takiej głębokiej wewnętrznej chrystianizacji członków elity europejskiej. O ile wcześniej całość zachodnioeuropejskiej elity była wyznania chrześcijańskiego, e, o tyle e, w jakimś sensie e, było. E, przeżycie dla każdego z członków tych elit dość powierzchowne. E, natomiast w drugiej połowie wieku X. między innymi <laughs> dzięki działalności czegoś, co nazywa się kongregacją kluniacką, ale także dzięki e, wielkiemu ruchowi e, pokojowemu. Synodów pokojowych to są takie pojęcia jak pokój Boży, rozejm Boży, e, e, ogólnie rozprzestrzeniająca się w Europie reforma monastyczna. To wszystko e, także prowadzi do e, wielkiego zjawiska, które nazywamy reformą gregoriańską, i dlatego ja nie bez powodu powiedziałem, że ten ruch krucjatowy, który rozpoczyna się na przełomie XI i XII wieku, jest jednym, jednym z najważniejszych, ale jednym z przykładów wielkiej przemiany, pogłębienia wiary, pogłębienia. Etycznej, politycznej, społecznej w Europie Zachodniej. Drugim z nich jest bez wątpienia właśnie reforma Gregoriańska. Europa na przełomie wieku XI i XII przeżywa wielką przemianę ideową, społeczną, polityczną. To jest okres, w którym dochodzi do całego szeregu zjawisk, które miały ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa europejskiego. To znaczy, ja wspominałem już o tym stereotypie, który mówił o tym, że elity zachodnioeuropejskie zaangażowały się w ruch krucjatowy ze względu na głód ziemi wśród tych młodszych synów, wielkich rodzin arystokratycznych i rycerskich. Ale to jest też okres, w którym po raz pierwszy Przypominam, przełom XI i XII wieku, w którym po raz pierwszy od kilkuset lat zanika w Europie Zachodniej zjawisko powszechnego głodu. To znaczy, to jest okres, w którym pojawiają się po raz pierwszy od czasów wczesnokarolińskich, a może nawet od epoki późno rzymskiej, nadwyżki, nadwyżki produkcji rolnej ludzie przestają głodować. To jest coś, czego my współcześni, żyjący w społeczeństwie dobrobytu, nie możemy sobie wyobrazić. Nie możemy sobie brakuje, wyobrazić. Tak? Ostatni no, tak. taki okres w historii Europy, to było wprowadzenie powszechnej uprawy ziemniaków w połowie XIX wieku, które zakończyło też okres periody. My musimy wiedzieć o tym, że e, między e, e, okresem upadku Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie a przełomem XI i XII wieku całe społeczeństwo europejskie e, doświadczało periodycznie, a e, jak mówię periodycznie, to mam na myśli corocznie, głodu mhm. nikt na przedłużku. Czy przeżyje zimę, po prostu? Tak, dokładnie tak, a, a, a dokładnie przełom zimy i wiosny. Mhm. Innymi słowy, jeśli o tym wspomniałem, to dlatego, żeby położyć akcent na to, że z całą pewnością wyprawy rycerstwa europejskiego na Bliski Wschód nie były w żaden sposób warunkowane przyczynami ekonomicznymi, Uch. dlatego że sytuacja ekonomiczna społeczeństwa europejskiego, także finansowa elit europejskich, w tym okresie się znacząco poprawiała. E... No ale z ekonomią jest często tak, że jak człowiek już ma dużo, to zawsze chce gdzieś tam więcej. Tak? I te pewne nadwyżki mogły spowodować jeszcze większy apetyt na jeszcze większy rozrost tego dobrobytu. To z całą pewnością jest trafna uwaga. Poza tym, pan zadał pytanie wcześniej o e, uwarunkowania polityczne e, zachodniej Europy i świata muzułmańskiego. W owej epoce. Otóż, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to z całą pewnością mamy do czynienia z okresem rosnącej pozycji politycznej i, powiedziałbym, pewnego nastawienia ekspansjonistycznego zachodnioeuropejskiej arystokracji, książąt terytorialnych, to znaczy arystokratów. Którzy budują swoje władztwa ziemskie wewnątrz istniejących królestw zachodnioeuropejskich. To w szczególności to się e, obserwuje we Francji, ale to jest też proces, który zaczyna się rodzić w Niemczech. E, należy pamiętać, że to jest też okres, w którym książęta Normandii dokonują. Podboju Anglii, w którym wielkie rody rycerskie, również z Normandii, rozpoczynają ekspansję polityczną na terenie południowych Włoch i tam budują swoje własne księstwa. Sycylii, co, tak? tak, tak, tak. Sycylia, południowe Włochy, Apulia, co w, tam w perspektywie kilkudziesięciu lat doprowadzi do Powstania Królestwa Sycylii. Innymi słowy, mamy do czynienia z pewną bardzo prężną ekonomicznie, politycznie, społecznie grupą społeczną, która zaczyna szukać sobie nowego miejsca. A jednocześnie mamy do czynienia z, ze zjawiskiem potężnej rywalizacji. Politycznej oczywiście, ale także ideowej pomiędzy władzą cesarską, a władzą papieską i nie bez przyczyny wspominałem o e, zjawisku, które nazywamy reformą gregoriańską, które, która jest e, zwykle e, widziana jako tak zwana walka o inwestytury, to znaczy o to, czy to królowie, cesarze czy papieże będą mieli decydujący wpływ na władzę nad kościołami lokalnymi, należy pamiętać, że to jest okres, w którym zaczyna się budowanie przez papiestwo bezpośredniego zwierzchnictwa nad kościołami lokalnymi, z czym wcześniej wcale nie mieliśmy do czynienia. Może wyjaśnijmy tą reformę krykuriańską w jakimś skrócie, tak żeby. Mieć kontekst. To strasznie trudne, bo to ogromnie <głos》>. szerokie zjawisko. Tak jak powiedziałem wcześniej, w większości jest to rozumiane jako rywalizacja władzy papieskiej i władzy cesarskiej o władzę nad Kościołem. To znaczy, czy to królowie i cesarze rządzą Kościołem, tak jak było do tej pory? Czy Kościół ma, po, ma być autonomiczny, mhm. być jakim państwem w państwie, w poszczególnych państwach? Czy ma jest? się cieszyć swego rodzaju autonomią, wolnością? E, troszkę bym to odniósł. Ha, forma gregoriańska jest jednym z ze zjawisk, które sprawiły, że Europa wygląda tak, jak wygląda, to znaczy, które doprowadziły do powstania Pewnej cechy cywilizacji europejskiej, czy nawet Euroatlantyckiej, to znaczy do powstawania e, samorządności różnych organizacji. Oczywiście reformatorom spod znaku gregoriańskiego chodziło o autonomię Kościoła, ale to jest zjawisko szersze. E, ale drugim aspektem, który zwykle jest pomijany, reformy gregojańskiej jest to, że wówczas rozpoczęła się budowa zwie bezpośredniego zwierzchnictwa papieskiego nad wszystkimi kościołami europejskimi. Coś, co dla nas jest zupełnie oczywiste, to znaczy, że papież jest najwyższą władzą dla wszystkich kościołów lokalnych, przed reformą gregojańską nie istniało. To... Czyli dlatego to miało takie znaczenie, że to papież powiedział, i akurat wtedy, tak, bo wtedy tak. papież miał taki autorytet, tak? Tak, dokładnie tak. Co więcej, reforma gregoriańska miała też ogromne znaczenie dla kształtowania się stosunków społecznych w takich najbardziej życiowych aspektach. To znaczy, to jest również okres, w którym zaczyna się. Proces sakramentalizacji, czy też sakralizacji małżeństwa, okay. które wcześniej było. cywilnym układem, tak? Czy tak, bardziej tak, okay? tak, tak. Cywilnym układem, ale w większym stopniu, przed schyłkiem XII wieku, cywilnym układem między dwiema rodzinami, to znaczy między rodziną męża a rodziną żony. A w mikroskopijnym można było powiedzieć stopniu. Układem między mężem a żoną to e, w konsekwencji sakramentalizacji małżeństwa, to znaczy uznania, że małżeństwo jest sakramentem. I w związku z tym e, większy w oczach Kościoła, ale w konsekwencji um, przewagi moralnej, etycznej, ideologicznej kościoła nad w stosunku do społeczeństwa europejskiego w średniowieczu. Um, były to normy, które zostały społeczeństwu europejskiemu narzucone. I bardziej spersonalizowały to małżeństwa. Tak, dokładnie tak. To znaczy mamy do czynienia. W ostatniej ćwierć XII wieku, z całą serią bull, czyli takich dokumentów najwyższej rangi papieskiej, ale także rozmaitych listów papieskich. W szczególności to się dzieje za czasów papieża Aleksandra III, który był papieżem w latach 1159-1181, narzuceniem społeczeństwu europejskiemu normy, według której Małżeństwo jest i musi być i tylko pod takim warunkiem jest ważne. Odbywa się za obopólną zgodą męża i żony. Nie było to oczywiste wcześniej. Bynajmniej nie było to oczywiste, a w, w szczególności w stosunku do kobiet. I można powiedzieć, że. Reforma gregojańska jest poczytywana głównie za reformę kościoła, czy też reformę stosunków e, państwo-kościół. Ale całe społeczeństwo. Ale dotyczy całego społeczeństwa. I jeśli dotąd uważamy w gruncie rzeczy na całym świecie, bądź na prawie całym świecie, bo odnoszę się jednak do świata. E, Kieruje się no, normami eur, mm. europejskimi bądź euroatlantyckimi. Jeśli uważamy, że małżeństwo to jest coś, co się odbywa za obopólną zgodą męża i żony, i że zdanie kobiety jest równie ważne jak zdanie mężczyzny, to to jest coś, co nam przyniosła szeroko rozumiana reforma gregoriańska. Dobrze, ale wróćmy do Krucjat. Mm -hmm. Czyli, może podsumujmy, żebym tak się upewnił, że wszystko dobrze rozumiem. Czyli, mamy w tym czasie Europę, która już ekonomicznie się rozwinęła, wypracowuje pewne nadwyżki. Powiedzmy, że się rozwija. Rozwija, tak. Jest też dosyć zjednoczona pod, pod egidą chrześcijaństwa i kościoła, które też ma jakąś taką bardziej funkcję centralną. No i są te coraz silniej zarysowane europejskie elity, którym też rośnie pewien apetyt. Na dalszy to rozwój, dalsze. Ale boję. jeśli wspominałem o Reformie Gregoriańskiej i o tym, że jest to także konflikt ideowy, to mówiłem o tym e, także dlatego, że w pewnym momencie e, papieństwo zaczyna patrzeć na konflikt czy też ewentualny konflikt chrześcijańsko-muzułmański, jako na e, pewnego rodzaju wehikuł, e, na którym może wzmocnić, zbudować swój najwyższy autorytet w stosunku do władzy królów. I cesarzy. Należy pamiętać, że już od lat 60. XI wieku, czyli na 30 czy ponad 30 lat przed ogłoszeniem pierwszej wyprawy krzyżowej, papież Aleksander II w roku 1063 uznaje wojny toczone przez chrześcijańskich królów w Hiszpanii. Przeciwko hiszpańskim królom muzułmańskim, tu należy przypomnieć o tym, że od roku 711, czy też od drugiej dekady wieku VIII, znaczna część Hiszpanii, początkowo większość, podlega władzy yy, yy, muzułmanów. Którzy tam budują, e, nawet w pewnym momencie, kalifat ze stolicą w Kordobie, i że e, no, jeszcze w toku wieku VIII lokalni, najpierw zepchnięci na północ Półwyspu e, królowie chrześcijańscy, rozpoczynają wielowiekowy proces odbijania ziem, zagarniętych przez muzułmanów, który nazywamy rekonkwistą. I otóż no, w połowie wieku XI to jest tak, że e, politycznie e, półwysep iberyjski jest mniej więcej podzielony pół na pół. Południowa połowa podlega władzy Muzułmański, emirów muzułmańskich, tak. północna połowa Chrześcijańsk. królów chrześcijańskich. I otóż w roku 1063 już E, czyli na 30 lat przed ogłoszeniem, ponad 30 lat przed ogłoszeniem pierwszej wyprawy krzyżowej do Palestyny, do Ziemi Świętej, papież Aleksander II uznaje wojny toczone przez chrześcijańskich królów przeciwko władcom muzułmańskim w Hiszpanii za, i tu można wzią, postawić cudzysłów, za wojnę świętą. Czyli to ogłoszenie, wyzwanie tej pierwszej krucjaty było tak naprawdę tylko pewną kulminacją e, pewnego konfliktu, który się od e, wielu, wielu lat zarysowywał tak. między tymi światami. E, to znaczy, e, nie ulega wątpliwości, że w wieku XI pojawia się wśród elit zachodnioeuropejskich idea odzyskiwania od e, muzułmanów mhm. ziem, które muzułmanie nam, chrześcijanom, zagrabili. I teraz, e, e, w jakimś sensie, geneza krucjat, w sensie ideologicznym, jest związana też z odrodzeniem się pamięci o Karolingach i Karolu Wielkim, który. Całkowicie niezgodnie z rzeczywistością historyczną, zaczyna być w drugiej połowie XI wieku przedstawiany jako pierwszy krzyżowiec, to znaczy zaczyna się takim początkiem, powiedzmy, renesansu pamięci karolińskiej. Jest prawdopodobnie Otwarcie jego grobu przez cesarza Ottona III, tego, który przyjechał do Gniezny no, i spotkał się z Bolesławem tak, problem, tak, tak. tak jest. Otwarcie grobu Karola Wielkiego w roku 1000. E, I w, zwłaszcza w klasztorach benedyktyńskich, mniej więcej od przełomu pierwszego I drugiego tysiąclecia ery chrześcijańskiej, czyli około roku tysięcznego, zaczynają się pojawiać nowe narracje historyczne, swego rodzaju rekonstrukcja pamięci historycznej. Mhm. Ale przepraszam, a propos tego, że Karol Wielki był pierwszym krzyżowcem, czy on też walczył w Hiszpanii z muzułmanami w tym czasie? Czy, czy w ogóle nie miał e, żadnego szkodowania? Wiemy na pewno, że i to się uważa za taki punkt zwrotny owej rekonkwisty hiszpańskiej. To, je, to są dwie wielkie wyprawy Karola Wielkiego. Jedna z roku 778, druga z roku 804 do Hiszpanii, w, której, w których przychodzi na pomoc chrześcijanom hiszpańskim walczącym z muzułmanami. I e, jedna z nich, ta wyprawa z roku 778, zwłaszcza e, zachowała się w pamięci historycznej społeczeństwa zachodnioeuropejskiego, dlatego że stała się kanwą pieśni o Holandii. Mm -hmm, tak. Wszyscy na polskim czytaliśmy. E, tak jest. E, I wielkiej bitwy pod Ronsevaux, czy Roncesvalles. I Karol Wielki między rokiem 778 a 804 tworzy tak zwaną Marchię Hiszpańską, czyli taką przygraniczną prowincję swojego Imperium Zachodnioeuropejskiego, z której później rozwija się kilka królestw iberyjskich, które będą w kolejnych pokoleniach i stuleciach prowadziły ową. Rekonkwistę. I teraz e, ta idea odbierania e, muzułmanom pra, ziem. Wraca do mody. Tak wraca do mody, mody. Tak jest w wieku XI. Między innymi właśnie w związku z odrodzeniem się pamięci karolińskiej. E, historyczny fakt zaangażowania się Karola Wielkiego. W początki rekonkwisty. W jego czasach to się nie nazywało mhm. rekonkwista. Ale stworzono taki mit po prostu. Daje też mhm. asumpt do przypuszczeń, jakoby e, Karol Wielki walczył też z saracenami, czyli muzułmanami w Ziemi Świętej, w Palestynie, na Bliskim Wschodzie. Co jest oczywiście nieprawdą. Co jest oczywistą nieprawdą, ale e, pod koniec wieku XI. Jest to na tyle rozpowszechniony pogląd, że jeden z autorów relacji z pierwszej wyprawy krzyżowej, w pierwszej wyprawie krzyżowej, rycerstwo zachodnie europejskie poszło czterema różnymi szlakami do Ziemi Świętej. Otóż jeden z autorów relacji z pierwszej wyprawy krzyżowej mówi, że krzyżowcy, którzy wybrali akurat ten szlak, szlak, którego, któremu przewodził her, ówczesny Harbia Tuluzy, e, udali się do Ziemi Świętej szlakiem Karola Wielkiego. Innymi słowy, mamy do czynienia z wielkim przedsięwzięciem o charakterze nie tylko militarnym i politycznym. No, to jest taka pielgrzymka w jakimś sensie. Tak, jest to pielgrzymka, jest to pielgrzymka zbrojna. E, I E, oni tam idą, żeby kontynuować e, dzieło Karola Wielkiego, kiedyś przez niego podjęte, potem w, powtórnie rzekomo zaprzepaszczone, znaczy, rzekomo kiedyś przez niego podjęte, mm. potem rzekomo przez niego e, zaprzepaszczone. I teraz, e, jeśli mówiłem o tym, że mamy, że hasło wojny świętej do, e, na Bliski Wschód do Ziemi Świętej, e, nabiera kształtu u schyłku wieku XI, to wynika to z kilku bezpośrednich przyczyn. Po pierwsze, ówczesny cesarz Bizancjum, Aleksy Komnen, e, zwraca się wprost do papieża i do chrześcijan zachodnich o udzielenie pomocy zbrojnej, ponieważ sytuacja polityczna Imperium Wschodniego, Cesarstwa Bizantyjskiego w Azji Mniejszej staje się krytyczna, to znaczy Konstantynopol kontroluje w gruncie rzeczy tylko zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej, sąsiadujące z zachodnią częścią Morza Czarnego, z Morzem Egejskim, z zachodnią częścią Morza Śródziemnego, w gruncie rzeczy cały interior. Azji Mniejszej jest pod kontrolą Turków i wobec tego cesarz Bizantyjski w imię chrześcijańskiego braterstwa zwraca się do chrześcijan zachodnich, żeby udzielili pomocy zbrojnej. Na co papież odpowiada. Drugim tym czynnikiem, o którym już wspominałem, jest to, że mamy do czynienia z konfliktem pomiędzy władzą papieską i cesarską i idea wyprawy krzyżowej żeby udzielić pomocy imperium wschodniemu żeby wyzwolić miejsca święte grób Chrystusa miejsce urodzenia Chrystusa ziemię po której stąpał Chrystus staje się niesłychanie mm, użytecznym hasłem e, e, użyteczną ideą dla władzy papieskiej w rywalizacji ideowej z cesarzami. To papieże doprowadzają do wojny świętej o odzyskanie Ziemi Świętej, Ziemi Chrystusa. Żeby swoje wewnętrzne, europejskie interesy też trochę osiągnąć. Do pewnego stopnia tak, ale to jest, ale idea powiedziałbym jest głębsza, tak? To znaczy, żeby pokazać, że to Papież, biskup Rzymu, patriarcha Zachodu, jest rzeczywistym przywódcą całej wspólnoty chrześcijańskiej. Natomiast jeśli chodzi o e, e, głębsze realia polityczne, to nie bez przyczyny w pierwszej wyprawie krzyżowej nie bierze udział żaden monarcha. Prawda? No właśnie o to chciałem zapytać, bo obmówiliśmy sobie te motywacje już na poziomie tych najwyżej decydujących aktorów i taką sytuację geopolityczną. Natomiast co motywowało ludźmi, którzy dołączali do tej pierwszej krucjaty i kim oni byli? Czy byli rycerzami, książętami, królami, chłopami, mieszczanami? Jaki to był przekrój? E, zwłaszcza... W czasie pierwszej wyprawy krzyżowej, czy też w okresie pierwszej wyprawy krzyżowej, choć to później się powtarza u schyłku wieku XII, na początku wieku XIII, ale nie przy każdej wyprawie krzyżowej, wówczas mamy do czynienia z bardzo szerokim przekrojem społecznym. To znaczy, poza nieobecnością, z całą pewnością nieprzypadkową, to znaczy zaprogramowaną przez papieństwo, które nie życzy sobie, żeby monarchowie europejscy wzięli prym w wyprawie o odzyskanie ziemi świętej. Mamy do czynienia z wielkimi książętami terytorialnymi, z przedstawicielami wielkiej arystokracji, średniego i drobnego rycerstwa, ale także z masowym ruchem ludowym, to znaczy z przedstawicielami drobnego mieszczaństwa i chłopstwa, które w roku 1996, wtedy kiedy E, ogłoszono e, wyruszenie pierwszej tej wyprawy książęco rycerskiej. E, oddolnie organizuje własną wyprawę. E, I y, jest ona w znacznym stopniu wspierana przez takich ludowych kaznodziei, Którzy zgodnie z zgodnie z pewnymi wątkami ówczesnej etyki czy moralności chrześcijańskiej zakłada, że możni tego świata, obarczeni wszelkimi grzechami tego świata, nie zasługują na to, żeby odzyskać Jerozolim. A, tylko ten prosty człowiek musi tam iść. Tak, natomiast właśnie prości ludzie. Chłop, chłopi, drobni mieszczanie, e, którzy są e, ubodzy. E, w jakimś sensie można to podciągnąć pod jedno z ośmiu błogosławieństw? Czyli błogosławieni jakiś... ubodzy duchem, to znaczy ci, którzy tak naprawdę mm, żyją bez Czyli w jakimś sensie była to trochę też taka rewolucja w myśleniu przeciwko temu feudalizmowi. Tak, tak w jakimś sensie tak, nie używałbym mhm. terminu przeciwko feudalizmowi, to, ale... bo no, termin go. feudalizm e, troszkę wymagałby tak? dyskusji. Aha. E, ale rzeczywiście e, pojawia się przekonanie, że to ci maluczcy, którzy w odróżnieniu od wielkich tego świata są bezgrzeszni to jest oczywiście pewne założenie że to oni hmm. są godni tego Na najczystsze serca no tak. tutaj pytanie właśnie jeżeli chodzi o tych chłopów czy tych mieszczan od Ilu pokoleń oni byli chrześcijanami? Czy to jest już w tym momencie wielopokoleniowa tradycja, że byli chrześcijanami, czy to były osoby w miarę świeżo nawrócone społeczności? Bardzo wielopokoleniowa. Mhm. E, przy czym e, należy przeprowadzić rozróżnienie między ludnością miast, a ludnością wiejską. Mhm. Mianowicie my na co dzień nie zdajemy sobie sprawy e, e, z jednej rzeczy. W języku. Zacznę troszkę e, od e, czapy. To znaczy, e, w naszym powszechnym języku funkcjonuje termin wieśniak, który jest. Tak, e, człowiek ma, i małych horyzontów. Tak, jak chcemy kogoś obrazić, to mówimy, że jest wieśniakiem. Otóż, nie zdajemy sobie w większości sprawy, że termin poganin. E, wywodzi się z rzymskiego pogardliwego określenia prowincjusza, to znaczy mieszkańca pagus, innymi słowy, okręgu wiejskiego przylegającego do miasta. E, mieszkaniec pagus, czyli owego e, okręgu wiejskiego, przylegającego do miasta, to jest paganus. I z tego terminu wywodzi się termin poganin, A, już... dlatego że chrześcijaństwo w późnej starożytności rozprzestrzeniało się miastach. głównie Między w miastach. Miastami. Tak, tak, I, tak. Ten, i, I to jest, innymi słowy, ci e, rzymscy chrześcijanie, e, prowincjuszy, Wyznających tradycyjną religię politeistyczną Nazwali nazywali wieśniakami, wieśniakami okay. czyli poganami. I to przetrwało w naszym języku do dziś. Okej, okay. i rozumiem, że zmierza Pan do tego, że nawet w tym XI wieku na wsiach dalej był pewien miks chrześcijaństwa z. Tym... Myślę, że w XI wieku w zachodniej Europie już nie. Ale e, ludność miast, odpowiadając na Pana pytanie sprzed chwili. Ludność miast w zachodniej Europie, innymi, jeśli posługuję się terminem zachodniej Europy, to mam na myśli cały obszar na południe od Alp i na zachód od Renu, a począwszy od wieku X na zachód od Łaby. Jasne, czyli pół Niemiec, Francja, Włochy, Hiszpania. Część Hiszpanii. Tak. I Anglia, Anglia mhm. od przełomu. Z Anglią mamy no, pół Anglii nie, powiedzmy sobie. nieco skomplikowaną sytuację, mhm. bo tam była swego czasu chrystianizacja, potem paganizacja w związku z w konsekwencji najazdów anglosaskich, potem chrystianizacja Anglosasów, ale nie wchodźmy e, w tej chwili w e, ten temat. Otóż e, ludność miast zdecydowanie jest chrześcijań. Około y, y, schyłku wieku XI, czyli wtedy, kiedy rozpoczynają się krucjaty, ludność miast jest chrześcijańska y, w sposób bezapelacyjny mhm. od co najmniej 500 lat, to znaczy no, od okresu schyłku Imperium Rzymskiego. Jeśli chodzi o ludność wiejską, to tu rzeczywiście, tak jak pan powiedział przed chwilą, Wciąż mamy do czynienia z pewnego rodzaju miksem. To znaczy, to jest ludność, która powierzchownie jest bez wątpienia chrześcijańska, ale cały czas są tam obecne rozmaite tradycje odziedziczone po religiach pierwotnych germańskich, celtyckich, rzymskich. Przy czym to w bardzo znacznym stopniu jest w ogóle przez tych ludzi nieuświadamiane, że to jest dziedzictwo pogańskie. Mhm. No i ludowa tradycja się... po prostu. Tak, tak dokładnie ona? tak. Mhm. E, 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 tak czy inaczej, w e, rozumieniu także niektórych m, szczególnie uduchowionych kaznodziei chrześcijańskich, to właśnie ci maluczcy. Którzy w odróżnieniu od wielkich tego świata e, żyją w sposób, no może jeśli nie bezgrzeszny, to w każdym razie znacznie mniej grzeszny, zasługują na to, żeby odzyskać ziemską ojczyznę Chrystusa, e, czyli Ziemi Świętej, i mamy z takim zjawiskiem do czynienia i w latach 90. XI wieku, i potem powtórnie w latach 90. XII wieku, a potem w latach XX. wieku XIV i z takimi ruchami ludowymi, w których no, właśnie wieśniacy, drobni mieszczanie masowo się organizują, żeby wyruszyć. To, to już wiemy, a czym jakie były motywacje tych rycerzy, którzy tam szli? Ogólnie rzecz biorąc, Społeczeństwo średniowieczne jest pod niesłychanie silnym naciskiem etyki i moralności chrześcijańskiej, która w owym czasie zakłada, że liczba zbawionych, która znaczy, po pierwsze zakłada, podobnie jak to zakłada Ligia chrześcijańska. I. Dzisiaj, dzisiaj tak, że jest zbawienie. Że człowiek mhm. jest z natury grzeszny. Ale w odróżnieniu od dzisiejszej doktryny Kościoła Kościół średniowieczny, zakłada, że liczba zbawionych będzie niesłychanie wąska. Innymi słowy, mamy do czynienia. I to Ogólnie rzecz biorąc, dotyczy społeczeństwa chrześcijańskiego, czy ogólnie łacińskiego społeczeństwa europejskiego do okresu przed wiekiem XIII, to znaczy przed zupełnie nowymi formami ewangelizacji, zaproponowanymi przez Dominikanów i Franciszkanów. No, co później miało swoje dalsze konsekwencje, ale w to nie wchodźmy. Otóż zakłada się, że liczba zbawionych. A wszyscy są grzeszni, będzie bardzo niewielka. A więc trzeba I... zrobić coś super. Tak, dokładnie tak. Dlatego, że e, wizja Boga w owym wieku XI, nie chcę tego ograniczyć tylko do wieku XI, to jest dłuższa tradycja, to nie jest wizja Boga. E, Przesadnie miłosiernego. Tylko surowego. Tylko su sprawiedliwego, hmm. ale surowego. Więc trzeba zrobić coś super rzeczywiście. I na przykład z tego, że trzeba zrobić coś super, tak jak pan powiedział, wynikają na przykład setki i tysiące fundacji klasztornych i donacji hmm. dla kościołów i klasztorów, bo ci ludzie świeccy, mając świadomość tego, że są grzeszni, E, wiedzą, że muszą jakoś się przed Bogiem zasłużyć, a ponieważ mnisi to są ci, którzy prowadzą życie anielskie na ziemi, to ich modlitwy udzielane przez bardziej. ich bardziej. znaczy, nie, nie tak. jeszcze bardziej, to właśnie ich modlitwy Aha. i Jałmużmy zostaną przez Boga e, lepiej przyjęte. To, tutaj, I... tutaj tylko dopytam, do bo yy... To jest motywacja, którą mówimy, taka bardzo rzeczywiście zakładająca, że, że no, wychodząca z wiary, wychodząca z przekonań. Może zadam takie pytanie za bardzo takie z dzisiejszej perspektywy i materialistyczne ale czy oprócz tego mieli jakieś motywacje, jakiejś takiej ziemskiej korzyści z tym związanych? Mieli i jedno i drugie. I teraz, jeśli chodzi o te kwestie zbawienia, a dla każdego człowieka w wieku XI. 11 który jest mniej więcej rozumny, a kwestia zbawienia jest kluczowa. I teraz należy pamiętać o tym, że papież Urban II na synodzie w Clermont w roku 1095 obiecał, że każdy, kto weźmie krzyż i uda się do Ziemi Świętej walczyć o odzyskanie ziemskiej ojczyzny Chrystusa, otrzyma całkowite rozgrzeszenie. A skoro otrzyma całkowite rozgrzeszenie, to Gra jeśli uda mu się świeczki. wkrótce potem, to dokładnie, to jeśli uda mu się wkrótce potem umrzeć albo zginąć, tym czyli nie nagrzeszyć później, to znaczy, że pójdzie do nieba, będzie zbawiony. Mhm. Ale e, nie ma e, żadnych wątpliwości, e, niezależnie od tego, że mówiłem, że to jest pewnego rodzaju stereotyp, że ci, że ci książęta zachodnioeuropejscy, i przedstawiciele Rycerstwa Zachodnioeuropejskiego liczyli też na to, skąd inąd większości z nich to się udało, że zbudują sobie na tym odzyskanym od muzułmanów wschodzie swoje własne władztwa terytorialne. I tak jak powiedziałem, tak się stało. To znaczy, w konsekwencji pierwszej wyprawy krzyżowej powstaje Królestwo Jerozolimskie. Co prawda jego pierwszy władca nie przyjmuje tytułu królewskiego, tylko nazywa się... To... W... Bo królem miał być Jezus, tak? Tak, tak, tak. Okay. tak, tak, tak. Jezus, Bóg. To w polskiej... K historiografii się przywykło nazywać, że obrońca Grobu Świętego. Po łacinie ten tytuł brzmiał Advocatus mhm. Sancti Sepulcri, i teraz, jeśli chodzi o ten termin adwokatus, warto go troszkę e, objaśnić. Obrońca, oczywiście, mhm. to znaczy to znaczy no obrońca. Tak, ale adwokatus w ówczesnej terminologii oznacza dosłownie wójta klasztornego. To znaczy świeckiego zarządcę e, doczesnych majątków Kościoła. Innymi słowy, Gottfried de Bouillon, prawdziwy świecki dowódca pierwszej wyprawy krzyżowej, obejmując władzę nad Ziemią Świętą i przyjmując tytuł adwokatu sancti sepulcri, czyli tak jak to się w Polsce przyjęło mówić obrońca Grobu Świętego, przyjął tytuł którego treścią było to, że on tymi ziemia, ziemiami zarządza w imieniu kościoła. Dokładnie tak samo, jak mógłby być adwokatus, czyli obrońcą jakichś ziemskich dóbr jakiegoś klasztoru w Europie Zachodniej. Jasno. E, natomiast jego brat, który e, przejął po nim władzę, ponieważ Gottfried umarł e, już rok po zdobyciu Jerozolimy, już przyjął, zwykły tytuł króla Jerozolimy, a kilkoro spośród jego towarzyszy wykroiło sobie księstwa terytorialne, takie jak hrabstwo Trypolisu, hrabstwo Edessy. I można powiedzieć, że na obszarze Bliskiego Wschodu obecnego Izraela, Libanu i Syrii... Taka druga Europa powstała w jakimś Tak, sensie? powstała. Taka można, kolonia, może w sumie. Tak, 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 tak dokładnie. Wyjął mi pan to z ust. <laughs> to znaczy, to jest taki pierwszy przykład kolonizacji europejskiej poza Europą, bez wątpienia. Okej, okay, bardzo ciekawe. Ile osób mniej więcej poszło na tą pierwszą krucjatę, jakby tak da się to jakoś oszacować? To jest mniej więcej kilkanaście tysięcy ludzi. Czyli całkiem niedużo. E, tak, całkiem niedużo, ale nie odpowiedziałem wtedy na pana pytanie, e, które dotyczyło stanu. Politycznego świata muzułmańskiego mhm. na owym Bliskim Wschodzie w drugiej połowie wieku XI. Otóż tak się składa, że ten apel krzyżowy Urbana II, który z jednej strony jest aktem rywalizacji politycznej, ideowej z ówczesnym cesarstwem, z drugiej strony odpowiada w jakimś sensie na rosnące możliwości i ambicje. Ówczesnych elit politycznych. Z trzeciej strony, yy, 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 jest jednym z przejawów, no, powiedziałbym, takiej rosnącej interioryzacji, przeżywania tego, że elit, yy, wśród elit europejskich, to, tego, że jesteśmy chrześcijanami i trzeba to jakoś pokazać, mm -hmm. że jesteśmy chrześcijanami. Yy, otóż on szczęśliwie. Odpowiada okresowi rozbicia politycznego i bardzo daleko idącego osłabienia świata politycznego muzułmańskiego. świata muzułmańskiego. Tak, który w owym czasie jest rozkawałkowany politycznie, co bez wątpienia krzyżowcom ułatwia militarny y, i polityczny podbój. Jak rozumiem, potem oni się zjednoczyli, żeby znowu odzyskać te same ziemie. Tak. Tak, to jest y, kwestia y, drugiej ćwierci wieku XII, kiedy z Syrii y, wychodzi inicjatywa polityczna związana najpierw z Nuraddinem, a później wielkim Saladynem, znanym prawie każdemu widzowi naszego podcastu z y, przekłamującego mnóstwo firma tak? i tych rzeczy ale pięknego filmu, Królestwo, Królestwo Niebieskie, niebieskie tak, 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 wiedziałem. ale który był naprawdę wielkim władcą i któremu udało się zjednoczyć świat muzułmański od Damaszku po Egipt. No i w konfrontacji z którym akurat wtedy, bardzo podzielony konfliktami, świat tak zwanych franków, bo to jeszcze warto dodać, że zarówno w nazewnictwie zachodnioeuropejskim, w nazewnictwie krzyżowców, jak i w nazewnictwie świata muzułmańskiego, tych chrześcijan, którzy najpierw odzyskali Ziemię Świętą, bo niezależnie od tego, co myślimy o moralno-etycznych aspektach tego wszystkiego, co się tam działo, a trzeba powiedzieć, że krzyżowcy dokonywali tam rzeczy strasznych. I rzeczywiście, jeśli film Królestwo Niebieskie pokazuje Saladyna jako humanitarnego władcę, w, odnie, w kontraście do e, władców państw krzyżowych, to nie jest to bynajmniej oderwane od rzeczywistości, e, to e, również w nazewnictwie świata muzułmańskiego, e, e, krzyżowcy, władcy państw krzyżowych, Ludność państw krzyżowych w, na terenie dzisiejszego Izraela, Libanu i Syrii, była nazywana frankami, to znaczy, że ta cała, to całe przedsięwzięcie kurcjatowe było w oczach całej Europy Zachodniej, ale także świata muzułmańskiego widziane jako związane. Nazwijmy to z Francją, mhm. chociaż... Frankowie to tak jak rozumiem yy, osoby, które mieszkały w królestwach będących dziedzicami Karola Wielkiego, tak? Czy, czy, czy mniej więcej... Frankowie tak, to są i... mieszkańcy królestwa Francji. Tylko Francji, tak? tak. Że, że zachodni Niemcy i tak dalej się nie, nie łapią? No do bo... pewnego stopnia, do mhm. pewnego stopnia, ale to tam w zachodnich Niemcach, w Niemczech mamy tylko Nadrenię i Frankonię i oni też już wieku XII jasne, mniej, jasne. jest Znaczy, to... oni owszem, poczuwają się do dziedzictwa Karola Wielkiego, ale Frankowie w wieku XII to jest królestwo Francji i to przede wszystkim północ królestwa Już Francji. Już powoli będziemy musieli się zbliżać do końca. Na koniec spróbujemy powiedzieć też troszkę o skutkach Krucjat. Jakie były skutki dla świata europejskiego? Czy Europejczycy czegoś się przez to nauczyli? Czy o, zmieniły? bardzo wiele. Zacznę od y, czegoś, co być może e, większość z nas pamięta ze szkolnej stołówki a mianowicie z, ze znienawidzonego szpinaku. Nie, nie o, szpinak też, Aha. szpinak też, bo w ogóle sama nazwa szpinak wywodzi się z języka arabskiego. Ale szpinak e, przeszedł do Europy też za m, pośrednictwem Hiszpanii muzułmańskiej. Ale takiego dania e, ohydnego, mianowicie ryż ze śmietaną i cynamonem. <grym> Jabkami. <Które>, albo jabłkami, <grym> tak, 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 tak. Otóż mm, ryż ze śmietaną, to jest w, w zachodniej Europie w wieku XII i XIII niesłychanie luksusowe i drogie danie. E, Ponieważ ryż właśnie zostaje sprowadzony do Europy z ziemi świętej i zaczyna być uprawiany zarówno we Włoszech, jak w południowej Francji. Cynamon. Jest też jedną z najcenniejszych i najbardziej cenionych przypraw na miarę pieprzu, o którym wiemy jak. Był niesłychanie cenny dla świata europejskiego w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. I dał e, asumpt. No, no, u nas temu paskudnemu ryżowi ze śmietaną, ale w, e, we Francji wyewoluowało to w niesłychanie luksusowe danie, to znaczy ryż gotowany w mleku, z którego się robi tak, tak, taki budyń ryżowy. Mhm. Kto czytał dzieci z Bullerbyn. No. Ten pamięta o budyniu ryżowym, który jest jednym z takich dań świątecznych. I to jest właśnie ryż, budowany, gotowany w mleku i tworzy właśnie taki rodzaj między budyniem a galaretką. Przy czym on zawsze jest oprócz tego dekorowany i uzupełniany rozmaitymi owocami egzotycznymi typu daktyle, pomarańcze, cytryny, orzechy. I to poprzez Francję przedostało się między innymi do Skandynawii, dlatego mhm. wspominałem o Dzieciach z Bulerby. Czyli bardzo wiele y, kulinarnych, albo w ogóle produktów i towarów wtedy Europejczycy poznali. Tak, dokładnie tak. I y, y, znowu się odwołam Przy, do... Czyli jeśli chodzi o jakieś rzeczy związane bardziej ze stylem życia, wpływem na jakieś poglądy filozoficzne, poglądy religijne, architekturę, tego typu rzeczy z całą pewnością e, dla architektury militarnej w Europie Zachodniej miało e, miał znaczenie rozwój architektury militarnej, zwłaszcza tej, którą budowały e, zakony rycerskie w Ziemi Świętej, to znaczy Templariusze, Szpitalnicy, e, dlatego, że to był tak jak obecnie. To były ziemie wiecznie zagrożone atakiem militarnym i tamta architektura militarna musiała być na najwyższym poziomie. I to wpłynęło również na rozwój architektury militarnej w Europie Zachodniej. Jeśli chodzi o styl życia, to można powiedzieć, że w bardzo znacznym stopniu wpłynęło to na poziom higieny w społeczeństwie zachodnioeuropejskim. Jest takim. Fałszywym stereotypem to, że w średniowieczu ludzie się nie myli, bo tak naprawdę przestali się myć na przełomie średniowiecza i nowożytności, kiedy uwierzono, że kąpiel, zwłaszcza w ciepłej wodzie, otwiera pory, przez które w... wpadają pory. No. Dokładnie. Natomiast w średniowieczu się jednak myli, ale też od pewnego momentu. Też bez przesady. I teraz zaczęli się myć, pielęgnować, perfumować, czyścić paznokcie. Czyścić zęby. E, właśnie mniej więcej od przełomu XII i XIII wieku, pod wpływem w znacznym stopniu, e, nie tylko, bo tutaj było też zjawisko miłości dwornej, to znaczy, w pewnym momencie ideałem mężczyzny przestał być ważący 100 kilo gruba z brodą, e, a e, jednak należało być młodym, przystojnym mężczyzną. Ale e, Również pod wpływem obyczajów bliskowschodnich, w których, e, których to realiach bliskowschodnich po prostu no, trzeba się było częściej myć i pielęgnować, bo ze względu na panujące tam temperatury. Mhm. Człowiek się pocił dużo bardziej. No. no, w każdym razie jego obecność mogła stawać mhm. się nieznośna. Tak, tak, ale też pod wpływem po prostu obyczajowości, no, też uwarunkowanej jakoś klimatycznie, ale też obyczajowości muzułmańskiej. E, m, która cywilizacja muzułmańska jest równie zróżnicowana jak cywilizacja europejska, ale jest w niej też bardzo silna tradycja, bardzo wysokiej kultury, e, zarówno intelektualnej, jak dotyczącej życia codziennego, choć, należy to podkreślić, zaczerpniętej przez pierwsze pokolenia, muzułmanów jeszcze w wieku VII od Imperium Bizantyńskiego. To ciekawe, jakie tu mamy koło. To już przed ostatnie pytanie zadam, to jakbyśmy w takim razie, bardzo krótko tylko, ocenili po prostu to z dzisiejszej perspektywy. To jest strasznie trudno odpowiedzieć krótko. Bez wątpienia mamy do czynienia z aktem ekspansji politycznej, militarnej zachodnioeuropejskiej. I mówiąc dzisiaj i posługując się dzisiejszymi kryteriami, no jest to akt agresji i kolonizacji w stosunku do obcych kultur i obcych terytoriów, choć należy pamiętać, że to hasło odzyskania Ziemi Świętej od muzułmanów, no nie jest całkowicie bezpodstawne, ponieważ to były ziemie, które należały wcześniej do chrześcijan i przez muzułmanów zostały podbite. Z całą pewnością, zwłaszcza w pierwszym okresie i to właśnie w okresie pierwszej krucjaty, w czasie tej pierwszej wojny o odzyskanie e, Ziemi Świętej, chrześcijanie dopuszczali się tam straszliwego barbarzyństwa i straszliwego ludobójstwa wręcz, przed czym, kiedy muzułmanie odzyskiwali ze swojego punktu to się widzenia. Również mścili um... za to byli ba znacznie bardziej humanitarni tak? pod koniec no, XII no. wieku. tak Znacznie bardziej niż chrześcijanie. Dziękuję w takim razie bardzo za, za, za rozmowę. Dzięki. Dziękuję. Za... Dziękuję bardzo. Dzięki za odsłuchanie do końca. To była rozmowa z profesorem Jerzym Pysiakiem na temat krucjat. Jeśli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę, napiszcie komentarz co o tym sądzicie. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.